zapachu coś się podziało na zjeździe z drogi 94 na 11 listopada. Zablokowany pas do zjazdu. Kolizja. To są skutki nieumiejętnych zmian pasów, aczkolwiek chwilę wcześniej miałem sytuację dość podobną, gdzie zmieniający pas ruchu z pasa rozbiegowego, przez to, że lewy pas w zasadzie był zajęty, zmusił mnie do gwałtownego hamowania. A zmiana pasa, to za tym idzie odpowiedni dobór prędkości, dobór przełożeń szyni biegów oraz dobór odpowiednich prędkości, aby bezpiecznie ten manewr wykonać. To jest tak naprawdę podstawa, to jest, można powiedzieć, abecadło w kierowaniu pojazdem, bo bez tego, bez tej właściwej obserwacji, bez rozpędzenia pojazdu do właściwej prędkości, bez dobrania odpowiedniego biegu, nigdy takiego manewru nie wykonamy w sposób poprawny i w sposób bezpieczny. A jak się te manewry mogą skończyć, no to widzieliśmy na początku. Dobrze, że w tym wypadku tylko i wyłącznie kolizją i uszkodzonymi pojazdami.